To, czym żyjemy, to, czym się interesujemy, zawiera się między innymi w tym programie. Marcin Wikło, dzień dobry. Za co należałoby rozliczyć Tuska? Czyli mam do was pytanie, panowie. Tak brzmi to pytanie do Marka Pyzy, Jacka Karnowskiego. Witam w trzeciej części naszego programu. Panowie, taki hashtag się od czasu do czasu pojawiał w mediach społecznościowych. Wina Tuska. To później trochę zostało chyba obrócone w żart, ale chyba dlatego, że tych win Tuska jest naprawdę sporo. No jest sporo, oczywiście. Ten program ma taki... chwilami lekki charakter, ciężko będzie go utrzymać teraz, gdy rozmawiamy o winie Tuska w sprawie 10 kwietnia, właściwie po 10 kwietnia, co się wydarzyło. Przypomniała no i przed 10 kwietnia też. Tak, tylko jak rozumiem, pretekstem jest ujawniony przez magazyn śledczy Anity Gargas nagranie ze spotkania Donalda Tuska z Edmundem Klichem i paroma bliskimi współpracownikami ówczesnego premiera. Popatrzmy, zapowiedź tego programu Anity Gargas, magazyn śledczy Telewizji Polskiej, i rzeczywiście ujawnione nagranie z 23 kwietnia 2010 roku. Pan zasugerował, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę. Ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską. Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje. Nagranie, które miało zostać zniszczone. Donald Tusk na poufnej naradzie po katastrofie smoleńskiej. Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce to jest to, czy to zrobili Rosjanie, zatroskał się Donald Tusk. Rzeczywiście tutaj mamy absolutnie namacalne potwierdzenie tego, że on dbał o PR, dbał o to, jak będzie odebrany on, jego rząd, czy ludzie się denerwują, irytują tymi pogłoskami o sprawstwie Rosjan. Rzeczywiście, no tutaj widać, że dla Tuska to była operacja PR-owa, ale też to nagranie jest cenne, bo tam widzimy też takiego brutalnego Tuska, który tego Edmunda Klicha ochrzania, mówi, Klich mówi, no spałem 2 godziny, w sensie daje z siebie wszystko, on to widać, proszę spać 6 godzin, to znaczy co, tu zawsze śpi 6 godzin, jakby, nawet jak mu się świat wali, prawda, Klich mówi, zabrano mi łączność, tajną łączność, on mówi, nawet panu nie jestem w stanie odpowiedzieć, kto tę łączność zabrał, tak? Mhm. Znaczy to jest potwierdzenie, że Tusk nie zdał egzaminu, i tutaj mam taką publikację, którą wydaliśmy w portalu w polityce.pl już dekadę temu, panowie. To jest zbiór tekstów poświęconych tragedii smoleńskiej. Na pierwszą rocznicę chyba to zostało wydane. Jak wiele z naszych intuicji, przeczuć, analiz potwierdzają te nagrania, że to był właśnie PR, sztuczka za sztuczką, że prawdę odnośnie tej tragedii nasz były premier miał gdzieś. No my wiemy, że od razu po katastrofie smoleńskiej nie obstawił się premier prawnikami, którzy by mu podpowiedzieli ścieżkę śledztwa, ale był tam i szef jego doradców PR-owych, czyli Igor Stachowicz, była Ewa Kopacz, Paweł Graś, Tomasz Arabski, no takie towarzystwo średnio praktyczne, jeśli chodzi o robotę, natomiast jeśli chodzi o tapetowanie tej rzeczywistości, no to mistrzowie. No i dziś po raz kolejny się przekonujemy, jaki był efekt tego, że Tusk zapraszał na spotkania w pierwszych godzinach właśnie takie towarzystwo, a nie specjalistów od prawa międzynarodowego, szefostwo służb specjalnych, żeby się zastanawiać, co zrobić z Rosjanami, z tymi Rosjanami, którzy realizowali wówczas swój interes, bo dziś, po tych 11 latach, Cezary Grabarczyk, ówczesny minister infrastruktury i przełożony Edmunda Klicha, mówi tak... My mieliśmy do czynienia z mocarstwem, które wykorzystuje każde zdarzenie do realizacji swoich interesów. Wtedy nie mieli tej świadomości. 11 lat później to mówi. Oczywiście, tak? Czyli... że wtedy też mieli tę świadomość i oddali wszystko Rosjanom. I może sobie dziś Maciej Lasek na Twitterze kolejne kłamstwa publikować, bo to robi. 2 dni temu zamieścił taką serię 10 tweetów, która się rozpoczyna od kuriozalnego stwierdzenia, że przecież było rozporządzenie, porozumienie z 93 roku pomiędzy resortami obrony obu państw, i na podstawie tego porozumienia mieliśmy po polskiej stronie KBW LLP, a po rosyjskiej stronie MAK, i działały sobie, i dzięki temu mogliśmy mieć tam akredytowanego Klicha. A ja mam tutaj przed sobą karteczkę, na której mam kilka wypowiedzi, między innymi Donalda Tuska z października 2011 roku, kiedy powiedział po spotkaniu z prokuratorem Seremetem: konwencja chicagowska była jedyną podstawą prawną umożliwiającą procedowanie od zaraz. I teraz jeszcze lepsze. Strona rosyjska, przyjmując konwencję chicagowską wraz z załącznikiem jako podstawę prawną do działania, wypełniła dokładnie to,
czego polska strona oczekiwała. My mówimy o tym, że Tuska należałoby do roboty. Należałoby Tuska rozliczyć za to, co zrobił, ale za to też, czego nie zrobił, bo mam wrażenie, że ta jego taka bezwolność, bezsilność i przeczekiwanie spraw to jest znana metoda. Druga sprawa, o której dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to jest sprawa Amber Gold. Wielokrotnie pisaliśmy o niej w tygodniku sieci. Popatrzmy. W lutym 2017 roku pisaliśmy takie słowa. Przez ponad 2,5 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sama nie zainteresowała się biznesem, w którym Polacy zdążyli już włożyć ponad 500 mln zł. W tym czasie jej szefem był Krzysztof Bondaryk, a jego zwierzchnikiem Donald Tusk, który po niezrozumiałym odejściu ze stanowiska koordynatora spec-służb Pawła Grasia postanowił nie wyznaczać nikogo na tę funkcję. Czy były monity w tej sprawie? Owszem, były monity w tej sprawie. W 2008 roku były koordynator do spraw służb specjalnych w rządzie PiS Zbigniew Wasserman przestrzegał, że stwarza to bardzo niebezpieczną sytuację, która zagraża bezpieczeństwu państwa. Odpowiadając na ten zarzut, Tomasz Arabski oświadczył, używanie takich słów jak destabilizacja czy zagrożenie bezpieczeństwa jest niepoważne. Za służby specjalne odpowiada premier, nadzoruje i wyznacza im zadania. To wszystko pisaliśmy, szanowni państwo, w kontekście pewnej notatki, która była tajemnicą, a którą ujawniliśmy również w tygodniku sieci. Jak widzimy, otrzymali ją Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Jacek Cichocki, Jacek Rostowski, Sławomir Nowak oraz Andrzej Jakubiak. Także była ona do Donalda Tuska oczywiście adresowana przez generała Bondaryka. Mamy do czynienia z piramidą finansową, która mogła skrzywdzić kilkadziesiąt tysięcy osób. Amber Gold wyprowadza pieniądze klientów, możliwe też, że dokonuje wyłudzeń finansowych. To wnioski Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawarte w informacji z 24 maja 2012 roku. Zdjęcia z tej klauzuli niejawności konsekwentnie odmawiał były szef ABW i autor pisma generał Krzysztof Bondaryk. To fragmenty artykułów z tygodnika sieci. No tutaj jest taka metoda odwracania głowy przez Donalda Tuska i nie nadzorowania pewnych rzeczy, czy zapewne zaniedbania też Tuska powinniśmy rozliczyć. To jest charakterystyczne i to łączy te dwie sprawy, i Amber Gold, i katastrofy smoleńskiej. Charakterystyczne dla Tuska, że on bardzo często, gdy był na stanowisku premiera, wolał o czymś nie wiedzieć, wolał nie przeczytać jakiegoś dokumentu, wolał nie wezwać do siebie szefa służb, wolał nie odebrać informacji od ministra, bo a nuż dowiedziałby się czegoś, co wymagałoby od niego jakiejś reakcji, jakiejś interwencji, podjęcia jakichś działań jako premiera, jako nadzorcy, jako funkcjonariusza publicznego. Więc on wolał to od siebie odepchnąć. I potem tłumaczył, że miałem od tego ludzi, którzy się tym zajmowali. Ja nie musiałem się tym zajmować. Mm-hmm. To jest to był jego opus moderandi. On w ogóle jakby system Tuska polegał na tym, że on był na górze, a wszyscy wokół te sieci, te układy miały poczucie bezpieczeństwa i miały mieć poczucie bezpieczeństwa i miały wiedzieć, że Tusk niczego nie naruszy. Partia, która w 2002 roku jeszcze ścigała się z PiS-em na radykalizm, twierdziła, że ona dogłębniej przeorze Polskę, po 2005 roku weszła w buty SLD i stała się strażnikiem systemu, strażnikiem. Tusk strzegł, żeby nic się w Polsce istotnie nie zmieniło. To była jego główna troska. No i taki drugi element, że on był gotów jednak naruszać takie narodowe właśnie BHP, tak, takie poczucie bezpieczeństwa. No tu w Smoleńsku to ten reset z Rosją, no każdy, kto cokolwiek wie o polskiej historii, no to wie, że robienie resetu z Rosją to jest ostatnia rzecz, którą się powinno robić za darmo. No tak? Żadnemu krajowi nie wyszło to na tak. Dobre. Dobrze, no ale to jest duża polityka międzynarodowa. Amber Gold to jest takie pomieszanie spraw służb, biznesu, polityki i też gangsterki. Czyli na gangsterskie sprawy też był w stanie przymknąć oczy. No wiesz, w sytuacji, w której masz zamieszanych w parasol ochronny nad tymi gangsterskimi interesami tak wielu urzędników, tak wiele instytucji państwa tobie podporządkowanych, to robisz wszystko, żeby o tym nie wiedzieć i gdzieś to od siebie odpychać. No, w taki sposób działał Donald Tusk. Tym bardziej, że w tej firmie siedzi twój syn, tak? I jak wiemy już teraz, że tak naprawdę to było chyba szyte w ten sposób, żeby Michał Tusk zdążył stamtąd się wymiksować. No na to wskazują wszystkie dokumenty w tej sprawie, że nawet podsłuchy twórcom tej piramidy finansowej założono dopiero wtedy, kiedy oni przerwali współpracę dwa, trzy dni po z Michałem Tuskiem. Pozwolili Tuska. Faktycznie mu odejść z OLT Express. No tak, ale czy to są sprawy na Trybunał Stanu, bo się mówi rozliczyć Tuska, Jacku. Za co tak naprawdę można go pociągnąć do odpowiedzialności? Czy należy go też jakby tak po prostu obłożyć infamią w pewnych sprawach, przypominać mu pewne rzeczy, żeby on nie miał śmiałości, takiej bezczelności wręcz w komentarzu
analizowaniu obecnej rzeczywistości, w krytykowaniu i wytykowaniu takich drobnych albo i niedrobnych rzeczy obecnemu rządowi. Ja myślę, że to jest tak, że niechęć do Donalda Tuska w pewnych kręgach patriotycznych, tak to nazwijmy, jest bardzo głęboka i ona ma taki charakter uznania, że ten człowiek rzeczywiście jakby często działał przeciwko wspólnocie narodowej i państwowej. Jakby ludzie to widzą, tak? I to do ludzi dotarło. I to jest straszna kara, bo można, nie wiem, Kaczyńskiego też część osób nie znosi, nienawidzi, ale nikt mu nie powie, że on, wiesz, no, nie wiem, sprzedał Polskę, żeby zrobić karierę. Jacek, tylko że mijają lata i pewne rzeczy się zacierają, dlatego musimy przypominać pewne szczegóły. To prawda, jeżeli można za coś Tuska postawić przed Trybunałem Stanu, to za te dni po tragedii smoleńskiej. To jest rzeczywiście oblanie egzaminu w stopniu, w którym polityk powinien ponieść choćby symboliczną, ale prawną konsekwencję. Wszystko inne moim zdaniem jest strasznie trudne do udowodnienia. Jeżeli mówimy o rzeczach, którymi Donald Tusk się nie interesował, to nie interesował się na pewno gospodarką, zupełnie to odstawił w stronę koalicjanta, czyli PSL-u. No ale 18 listopada 2011 roku opowiedział o pewnej reformie planowanej nam Polakom. Proszę bardzo. Proponujemy zatem, aby od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, finalnie do 67 roku życia. Dzięki tym zmianom państwo przestanie nadmiernie się zadłużać. Tak naprawdę tyle w sprawie gospodarki był nam w stanie powiedzieć Donald Tusk, a to już fragmenty artykułu Gazowy Walkover z tygodnika Sieci z 2017 roku. Dwukrotnie z Markiem Pyzem o tym pisaliśmy. Odsłaniamy kulisy podpisania w 2010 roku skrajnie niekorzystnej dla Polski umowy gazowej. Dotarliśmy do wciąż niejawnych instrukcji negocjacyjnych przyjmowanych przez rząd PO-PSL. Ich analiza zdumiewa. To był mecz do jednej bramki. Wygląda na wręcz sprzedany. Rosjanie strzelali gola za golem, a bierny bramkarz Pawlak tylko wyciągał piłkę z siatki. Kapitan Tusk nie reagował, akceptował wszystko, co podsunął mu wicepremier. I to jest naprawdę gruba historia gospodarcza. Nawet jeśli chodzi o Waldemara Pawlaka, to toczy się chyba przeciwko niemu. Jak ona się pięknie zaczyna. No. Wasz tekst, panowie, na ten temat to jest rzeczywiście, znaczy, gdyby młodym pokoleniom pokazać, na czym może polegać zaniedbanie, porzucenie interesu państwa, to ten tekst o tym kontrakcie gazowym, kiedy to strona polska domaga się niekorzystnie mniejszych warunków niż proponują Rosjanie, niekorzystniejszych. To prawda. Dawaliśmy więcej niż chcieli oni sami. Ja tutaj powiem szczerze, jestem trochę bezradny, bo pytasz, za co może odpowiedzieć, za co powinien odpowiedzieć. To Waldemar Pawlak chyba za gaz, no. Tusk, jako rozumiem, ogólnie przełożony. Przełożony, tak. I ten, który w końcu odebrał jakby ten nadzór nad sprawami energetycznymi Pawlakowi, przeciwko Pawlakowi, i to w sprawie o przyjęcie łapówki. Toczy się śledztwo, no natomiast jakby Tusk... śledztwo się toczy. Ja nie wiem, co jest jeszcze poszukiwane w tym śledztwie i kiedy te zarzuty się ewentualnie przedawnią. Mówisz o przyszłym koalicjancie Prawa i Sprawiedliwości w rządzie, tak słychać. No to wtedy te zarzuty się już faktycznie przedawnią. Jeśli taki ale co można z takimi ludźmi zmienić w kraju? To jest to pytanie. Nie? O tak, wszystko. Z nimi to można naprawdę wszystko. Oni są po zielonej stronie. Na razie Waldemar Pawlak jest po zielonej stronie. Na razie nadzoruje Straż Pożarną. Na razie ta Straż Pożarna świetnie działa w pandemii. W Pałacu Prezydenckim widziałem, że gościł Waldemar Pawlak. W ogóle świetnie się ma, nawet z bujną włosy fryzurą, obciął, te, które zapuścił. Zdążył się obciąć. Nie wiem, dlaczego to śledztwo jeszcze się toczy i dlaczego jest tak cicho o tej sprawie. Tak samo jak nie wiem, dlaczego toczy się jeszcze śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej. Ten materiał, tutaj zrobię taką klamrę, ten materiał ujawniony przez Anitę Gargas to jest bardzo ważny materiał dowodowy dla prokuratury. Myślę, że nie pozostanie on, mam nadzieję, nie myślę, mam nadzieję, że pozostanie on bez wpływu na to śledztwo i wreszcie doczekamy się jego skutecznego zamknięcia, czyli zamknięcia aktem oskarżenia. Wczoraj z Anitą Gargas rozmawialiśmy w tym studiu i ona mówiła, że właśnie wczoraj redakcja magazynu śledczego przekazuje to nagranie do prokuratury. Mam nadzieję, że to rzeczywiście pozwoli domknąć tę sprawę. Wina Tuska, ta lista się wydłuża, czy jest ciągle taka sama, czy coś do ludzi dociera więcej? Myślę, że należy rozdzielić zarzuty związane z tym, z polityką, z którą my się na przykład nie zgadzamy, tak? No, polityką w sferze, nie wiem, pewnych relacji. Można mieć nawet odrębną wizję polityki zagranicznej i my musimy akceptować, że ktoś ma inną wizję. Natomiast jeżeli ginie prezydent twojego państwa, a ty przez kluczowe dni masz to gdzieś, no tam jest takie wstrząsające zdanie. Edmund Klich mówi do Tuska: ja się tym przejmuję,
Ja się tym przejmuję, bo uważam, że to jest sprawa ważna i mam poczucie, że nikt się wokół nie przejmuje. I tak chyba to jest, znaczy musimy ważyć słowa, zaostrzać, znaczy punktowo wskazywać, gdzie widzimy winę, i ja w tym widzę winę, w tym niezdaniu egzaminy posmolenia. Jeżeli nas pytają, po co wy się w tym grzebiecie, po co o tym rozmawiacie tyle lat później, za co należałoby rozliczyć Tuska, no właśnie po to, że jeżeli ma szansę milczeć w pewnych sprawach, to niech milczy. Jacek Karnowski, Marek Pyza, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam do was pytanie, panowie, tak się nazywał ten program, i za tydzień do państwa z nim wrócimy.